magazyn samorządowy z ratusza, a przed naszym mikrofonem pan Tomasz Andrukiewicz, prezydent naszego pięknego miasta Ełku. Dzień dobry, panie prezydencie. Dzień dobry, witam serdecznie. Kilka bardzo ważnych tematów. Wakacje, wakacje po wakacjach, urlopy, urlopy po urlopach, czas się brać do pracy. Zacznijmy od wizyty na osiedlu Jeziorna. Tam w ramach inicjatywy lokalnej powstaje siłownia na powietrzu, nowa siłownia plenerowa przy Oratorium Świętego Jana Bosko. Co o tym można powiedzieć? Jak będzie przebiegać realizacja projektu? Generalnie na tym osiedlu w tym roku kilka nowości, ponieważ prowadzimy ciąg pieszo-rowerowy wzdłuż osiedla. W środku osiedla ten ciąg też już prawie został wykończony. To robimy we współpracy z Międzyzakładową Spółdzielnią Mieszkaniową. Z inicjatywy mieszkańców powstaje kolejne miejsce do aktywnego wypoczynku, do aktywności generalnie. Będzie to siłownia zewnętrzna położona w pobliżu oratorium na osiedlu Jeziorna. Kilkuset mieszkańców złożyło wniosek w sprawie zorganizowania takiego miejsca, w którym mogłyby się spotykać dzieci, młodzież i dorośli, także seniorzy. Dlatego ta siłownia powstaje, w ciągu kilku tygodni będzie urządzona i będzie kolejnym elementem sportowym na tym osiedlu, ale też nie jedynym miejscem do wypoczynku i do odpoczynku, ponieważ też z inicjatywy mieszkańców w drugiej części osiedla, można powiedzieć na początku albo na końcu, w pobliżu przedszkola u Lolka powstanie plac zabaw. Tam inna grupa inicjatorów, mieszkańców wystąpiła z wnioskiem o zorganizowanie takiego placu zabaw i będzie on funkcjonował i dostępny dla wszystkich dzieci z osiedla, a także spoza osiedla. Dodam, że inicjatywa lokalna, bo to jest może ważne. No właśnie. Takie narzędzie, z którego mogą korzystać mieszkańcy, więc jeżeli jest grupa aktywnych mieszkańców. Ma pomysł. Chciałaby zrobić coś w swoim terenie i teren jest własnością miasta, to też jest bardzo istotne, to można złożyć taki wniosek, zebrać podpisy, że chciałby się zrobić plac zabaw, wyremontować jakąś przestrzeń publiczną, albo zorganizować coś ciekawego, na przykład jakiś koncert, przedsięwzięcie, które będzie służyło szerszej grupie mieszkańców naszego miasta, ale także i gości. A siłownia na świeżym powietrzu, jeszcze wrócę do tego na chwilę, bo chciałem wcześniej zadać to pytanie, to coraz większą popularnością w naszym mieście się cieszą, bo to jeden chyba z częściej powstających obiektów. Tak, tych obiektów będzie więcej, bo chciałbym, żeby w naszym mieście takie siłownie powstały na wszystkich osiedlach i tak też będzie. Zauważyliśmy, że czym więcej urządzeń i obiektów sportowych, tym większa liczba mieszkańców, gości, turystów z tego korzysta. Można było spodziewać się, że już jest nasycenie. Pamiętam pierwszy rok, pierwszy Orlik w Ełku, to już była wielka radość. W tej chwili mamy 9 tego typu obiektów. I stale są zapełnione. I czym więcej nowych obiektów, mówię tu na przykład o skateparku, o pump tracku, o lodowisku. O parku linowym, tym więcej osób z tego korzysta i chyba dobrze, bo daje to możliwość spędzenia czasu w sposób aktywny, na świeżym powietrzu, ale też zachowania długiego zdrowia, więc takich urządzeń i jeszcze w połączeniu z inicjatywą lokalną, to też kształtowanie jakiejś świadomości obywatelskiej. Dokładnie tak. Integracja mieszkańców. Dla nas też jest ważne, że te miejsca, które powstają z inicjatywy mieszkańców, są bardziej szanowane i dbane o przez mieszkańców. Buduje się większa świadomość, integracja następuje i to jest też ważne. Dodam, że na przykład w przyszłym roku w ramach też pewnej inicjatywy będzie powstawał, rozbudowywany będzie i skatepark, o część dla miłośników rowerów, ale także workout, o który wnioskują młodzi mieszkańcy naszego miasta. Więc każdego roku wyodrębniamy w ramach budżetu środki na inicjatywę lokalną i w ramach tych pomysłów korzystamy z tych pieniążków po to, żeby można było realizować pewne pomysły zgłaszane przez Ełczan. I zarówno ten plac zabaw przy przedszkolu u Lolka, jak też siłownia w pobliżu oratorium, termin zakończenia tych prac to koniec września, tak? Tak jest, więc jest to nieodległy czas, już za kilka tygodni, dokładnie za 4 tygodnie będzie można korzystać z tych miejsc, które są ogólnodostępne i służą mieszkańcom naszego miasta. Kolejny temat,
Uśmiecham się, bo młodzież się w tym momencie nie uśmiecha, gdy powiem, że to już koniec wakacji, czas wrócić do szkoły, chociaż niektórzy są zadowoleni. Ci, którzy czekali na spotkanie z kolegami i tak dalej, co nowego w szkole, są tacy, tak się składa. Rozpoczęcie nowego roku szkolnego to także nowe zadania dla samorządu. Tak jest. 8 tysięcy uczniów podejmie naukę w przedszkolach i szkołach, to tak tytułem wprowadzenia. Tak jest. 1 września już za pasem, ponieważ 1 września, w czwartek najbliższy, zabrzmią pierwsze dzwonki w naszych szkołach. Tak jak tutaj było przytoczone, 8 tysięcy uczniów podejmie naukę w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez miasto Ełk lub dla których miasto Ełk wydaje różnego rodzaju zaświadczenia i zezwolenia. Z tego 7600 uczniów w naszych szkołach i przedszkolach publicznych. Ja tylko dodam, że mamy kilka takich placówek własnych, publicznych, prowadzonych przez miasto. Jest to 7 przedszkoli, 7 szkół podstawowych, 5 gimnazjów, w tym właśnie gimnazjum sportowe, liceum ogólnokształcące w zespole szkół sportowych, a także Centrum Edukacji Ekologicznej. Dodam, że w tym roku z myślą o najmłodszych dzieciach w naszym mieście zorganizowaliśmy dodatkowych 8 grup przedszkolnych. To jest więcej w stosunku do roku ubiegłego, biorąc pod uwagę oczywiście zapotrzebowanie rodziców. To jest raz. Druga kwestia dzieci w oddziałach przedszkolnych będą też uczyły się w szkołach podstawowych. Co ciekawe, do klas pierwszych w tym roku przyjdzie 275 uczniów. Dodam, że w roku ubiegłym było to 1001 uczniów, więc jest spadek, ale nie wynika to z liczby urodzeń, ten spadek, ale z reformy. Z reformy, tak. Która raz jest wprowadzana, raz jest cofana, ale generalnie z reformy. Stąd przygotowaliśmy się do tego. Z jednej strony starając się zagospodarować nauczycieli, którzy przecież pracują w naszych szkołach i mają możliwość pracować w zwiększonej liczbie oddziałów przedszkolnych, ale z drugiej strony też mamy więcej gimnazjalistów. W ubiegłym roku pierwszą klasę rozpoczynała 585 gimnazjalistów, w tym roku jest ich 620, nieco więcej niż w roku ubiegłym. Z takich ciekawostek może warto dodać, że w bieżącym roku zmienia się od 1 września nazwa szkoły Zespół Szkół Samorządowych przy ulicy Suwalskiej na Zespół Szkół Sportowych, ponieważ mamy już tam podstawówkę sportową, gimnazjum sportowe i docelowo od 1 września 2018 roku powstanie tam liceum sportowe. Oczywiście, jeżeli będą wdrażane reformy, zapowiadane będzie to podstawówka i liceum w jednym obiekcie. Dokładnie chyba nie wiadomo, co tam właściwie. Czekamy jako samorządy na wytyczne, na informacje. Dla nas oczywiście najbliższy rok będzie czasem przygotowania zmian organizacyjnych w strukturze oświaty w naszym mieście, ponieważ zapowiedzi są, zapowiadane zmiany są dosyć poważne. My oczywiście jako samorząd będziemy starali się przeprowadzić te wszystkie działania. W naszych szkołach wspomniałem, że uczy się ponad 8 tysięcy uczniów, z tego 7600 w szkołach publicznych i przedszkolach publicznych. To są osoby uczące się, natomiast nauczycieli mamy 726 i ponad 300 pracowników administracji i obsługi, pań sprzątających, konserwatorów, obsługi kuchni. W tym roku rusza także dodatkowa grupa żłobkowa dla najmłodszych mieszkańców naszego miasta. W sumie mamy już 5, kiedyś było 2, w sumie w ostatnich latach 3 grupy uruchomiliśmy. Istnieją także niepubliczne 2 żłobki, które uzupełniają naszą ofertę, niepubliczne punkty przedszkolne i 7 niepublicznych przedszkoli, 1 niepubliczne gimnazjum dla dorosłych. To wszystko będzie w tych placówkach, będą prowadzone działania edukacyjne. Na początek roku wszystkim życzę
radosnego pójścia tego 1 września i do szkoły, i do pracy, i tego, by ten rok szkolny był dobrym czasem i nauki, i rozwijania pasji i zainteresowań, bo dodam, że w szkołach staraliśmy się wyremontować pomieszczenia, przygotować pomieszczenia do nowych zajęć, staramy się, żeby w szkołach było bezpiecznie i też, co ciekawe, w związku z uwolnieniem w ubiegłym roku budynków przy ulicy Kilińskiego, gdzie mieściło się gimnazjum numer 2, przeniesione zostało na ulicę Koszykową. Tam jeden segment przeznaczyliśmy pod potrzeby przedszkola. Dzięki temu tych grup przedszkolnych będzie więcej. I też na początku września, w przyszłym tygodniu, będziemy oddawać boiska sportowe w jednej z placówek, ale o tym szczegółowo niebawem. Pan prezydent uczestniczyć będzie w uroczystej inauguracji roku szkolnego. W której szkole? Będę zapewne w szkole podstawowej numer, żeby popłochu nie zrobić. Rozumiem, miała być niezapowiedziana wizyta. Tak, zapewne będę uczestniczył w szkole podstawowej numer 2. Jest to szkoła, w której ja się uczyłem i postaram się zdążyć jeszcze do szkoły podstawowej numer 9 w dwóch różnych częściach miasta. W szkołach staramy się być jako prezydenci obecni w ważnych wydarzeniach, uczestniczyć dosyć często. Dodam, że prace remontowe, które trwały, kończą się i oczywiście te, które są jeszcze, kończą się, nie będą zakłócały normalnej pracy placówek szkolnych. Przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego, to teraz wychodzimy ze szkół, przenosimy się na ulicę. Jeżdżąc często wieczorami, widzę, że panowie w pomarańczowych kamizelkach nocą uwijają się jak w ukropie, malując nowe oznakowanie poziome, tak to się nazywa głównie. Pasy na przejściach dla pieszych. To też bardzo ważne zadanie samorządu. To jest bardzo ważne zadanie poprawiające bezpieczeństwo, a w kontekście rozpoczynającego się roku szkolnego jeszcze ważniejsze, ponieważ przyjęliśmy sobie taką zasadę, że pasy, czyli oznakowanie poziomem, malujemy dwa razy w roku. Przed 1, 2, 3 maja, czyli przed długim weekendem, rozpoczynającym cykl wakacji, zaraz wakacje są, ale także przed rozpoczęciem roku szkolnego, by dojścia do szkół, przejścia przez ulice były bezpieczne, stąd w naszym mieście główne ciągi komunikacyjne, pasy na przejściach zostały domalowane, przemalowane i jest bezpiecznie. Przeznaczamy na to co roku środki pochodzące z budżetu miasta Ełku, ale robimy to oczywiście w kontekście widoczności dzieci i młodzieży na ulicach. Robi się już coraz ciemniej, a zależy nam na tym, żeby piesi, kierowcy byli widoczni, ale przede wszystkim osoby przechodzące przez pasy właśnie na tych wymalowanych pasach były widoczne. Kolejna sprawa. 1 września to nie tylko tradycyjnie początek roku, ale także ważna data w historii Polski. W tym roku obchodzimy 77. rocznicę wybuchu II wojny światowej. Miasto w związku z tym również organizuje obchody tej rocznicy. Chciałbym zaprosić serdecznie mieszkańców naszego miasta, dzieci, młodzież, dorosłych, harcerzy, kombatantów, wszystkich, którzy powinni pamiętać o bohaterskich żołnierzach września, do udziału w uroczystościach. 1 września rozpoczynamy o godzinie 18 w katedrze mszą świętą, potem przejście na skwery do parku przy ulicy Słowackiego. Tam przy pomniku bohaterskim żołnierzom września oddamy hołd tym, którzy podjęli walkę 1 września 1939 roku z Niemcami, z najeźdźcą. Wtedy rozpoczęła się też II wojna światowa w całej Europie. Dzień wcześniej taka skromna uroczystość na cmentarzu wojskowym o godzinie 17 przy pomniku oddamy hołd i cześć żołnierzom września. Odbywa się ona z udziałem i kombatantów, i dawnych pracowników, byłych pracowników jednostki wojskowej w Ełku, pracowników wojska. Serdecznie zapraszam do udziału w tych wydarzeniach. Coraz mniej jest żyjących uczestników II wojny światowej, żołnierzy, którzy walczyli o to, żeby było normalnie. Tym bardziej właśnie zapraszam na te uroczystości, które odbędą się w naszym mieście już 1 września. Mniej żyjących, ale też coraz więcej obchodzących te rocznice, i to takie zupełnie, oprócz tych miejskich, zupełnie spontaniczne obchody, bo często widzę właśnie 1 września na cmentarzu właśnie w pobliżu pomnika
w pobliżu kwater żołnierzy, mnóstwo młodzieży. I młodzież. Zbierająca się zupełnie spontanicznie. Palące się zniczy, tak jest. Te najprzyjemniejsze, jeśli dla oka, jeśli można mówić, i pamięci, są właśnie te sytuacje, kiedy tak spontanicznie podejmowane są, nie chcę powiedzieć o akcjach, ale takie spotkania upamiętniające bohaterskich żołnierzy września. Trzeba taka pomyśleć, świadomość, że trzeba, że warto, że powinniśmy. Tymi bohaterskimi żołnierzami września nie byli tylko żołnierze w Polsce, żołnierze Wojska Polskiego, ale 14, 15, 16-letnie dzieci bądź młodzież, która podejmowała się walki, to są rówieśnicy dzisiejszych uczniów szkoły podstawowej, czy gimnazjum, czy liceum. Rówieśnicy, którzy 1 września nie poszli do szkoły, tylko stanęli z bronią w ręku, więc warto o tym pamiętać. Zapraszam do wzięcia udziału w tych uroczystościach. Warto przyjść, nawet swoją obecnością oddać właśnie taką pamięć i cześć tym żołnierzom. I panie prezydencie, na zakończenie kultura. Dzisiaj ostatni seans Mazurskiego Kina pod gwiazdami, o ile pogoda pozwoli, ale z tego co widzę tu w prognozie, to wieczorem ma się już sytuacja wyklarować. To chwilowe przejście. I chyba jakieś podsumowanie też, bo ostatni seans. Tak, ostatni seans o godzinie 21. Do tej pory odbyło się 9, to będzie 10 seans. W sumie około 10 tysięcy widzów obejrzało nasze filmy. Kończymy latem w Provence. Jest to film, który można sklasyfikować jako komedię i dramat. Myślę, że dla miłośników kina znany tytuł. Warto przyjść zobaczyć. Kolejna odsłona w czerwcu przyszłego roku, w końcówce czerwca, będziemy mogli ponownie spotykać się na Mazurskim Kinie pod gwiazdami. Dzisiaj ostatni dzień, ostatni seans. Serdecznie zapraszam o 21 na Lato w Prowansji. Ja tylko dodam, że bardzo sprawdził się ten pomysł kina pod gwiazdami na początku, pierwszym roku. Pamiętam, robiliśmy to na parkingu przy stadionie, potem przez kilka lat na skwerze, w zasadzie na zielonej przestrzeni, tutaj za placem zabaw przy fontannie na jeziorze, i od kilku lat w amfiteatrze, i ten klimat amfiteatralny, to położenie z widokiem na jezioro, myślę, że jest takim strzałem w dziesiątkę. W spokojnym otoczeniu można oglądać filmy, które będzie można zobaczyć już w przyszłym roku, oczywiście kończąc latem w Prowansji dzisiaj. I były jeszcze takie próby kina samochodowego. Tak, też. W tym roku dwukrotnie było, w ubiegłym roku jeden raz, w tym roku dwukrotnie kino samochodowe. Fajnie to się sprawdza, jest kilkudziesięciu miłośników, którzy przyjeżdżają samochodami z grupami przyjaciół, oglądają filmy, odbierali to na falach radiowych, wystawiali się nawet z grillem w pobliżu, wyglądało to zabawnie, ale oczywiście sprzyjało to dobremu oglądaniu filmu. No i na tym kończymy. Ostatnie wakacyjne, też ostatnie, dzisiaj słowo ostatnie często, ostatnie i pierwsze często się pojawiało w naszej rozmowie, ostatnie wakacyjne spotkanie w magazynie samorządowym z Radusza. Tylko dodam, że oczywiście pamiętając o kończących się wakacjach, chciałem zaprosić na narodowe czytanie Quo Vadis w najbliższą sobotę 3 września na Fiestę Kartofella, czyli Festyn Ziemniaczany, który odbędzie się w Centrum Edukacji Ekologicznej już w niedzielę od godziny 15 do 18 z pokazami, oczywiście danis i potraw z ziemniaków. A 4 września w niedzielę zapraszam na piknik też na Święto ulicy Słowackiego, rodziny Słowackiego. W tę niedzielę mieliśmy Święto ulicy Orzeszkowej. Było mnóstwo ludzi. Mnóstwo ludzi. Zapraszam na urodziny Słowackiego, Stowarzyszenie Adelfi, mieszkańcy tej ulicy serdecznie zapraszają do wzięcia udziału. Od 12 do 16 szereg atrakcji, a w przyszłym roku takich wydarzeń sąsiedzkich będzie więcej. Mamy kolejne inicjatywy. Kilka fajnych ulic jeszcze. Kilka ciekawych ulic, które mają swój klimat i chcemy budować fajne relacje między mieszkańcami Ełku. Tomasz Andrukiewicz, prezydent pięknego miasta Ełku w magazynie samorządowym z Radusza. Dziękuję panie prezydencie. Dziękuję, do usłyszenia, do zobaczenia. Dobrego dnia.